Przy temperaturach około 20 stopni Celsjusza temperatura robocza była w okolicach 107 stopni Celsjusza, czyli w stosunku do poprzedniego oleju o 4 do 5 stopni więcej. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Alfa Romeo Giulia, rok produkcji 2019, silnik 2.0 benzyna, 300 koni mechanicznych, przebieg aktualny pojazdu to 90 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie szósty etap badań dla tego samochodu, coraz więcej wyników, coraz więcej możliwości na porównania i wyciąganie szerszych wniosków. Inicjatorem eksperymentu jest Arek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Arek skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Zarówno w jednym, jak i w drugim pojemniku jest ten sam olej, próbka oleju przepracowanego, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Brakuje próbki oleju świeżego, dlatego musimy sięgnąć do poprzedniej przesyłki od Arka. Poprzednim razem została przesłana próbka oleju świeżego Shell Helix Ultra. W aktualnej przesyłce znajduje się również resztka zastosowanego dodatku Arch Oil AR 9200 V2. Do niej wrócimy później, przyda się do przygotowania próbki oleju świeżego wraz z dodatkiem, żeby zarejestrować widmo w podczerwieni. Do silnika zalany został olej Shell Helix Ultra ECT w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Zastosowano dodatek, który już wcześniej prezentowałem. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to dokładnie 11 500 km, 10% eksploatacji to miasto, 90% trasa, dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 4 miesiące, wykonano dolewkę 300 ml świeżego oleju, przed zalaniem oleju nie płukano silnika. Prezentuję wszystkie dane na tle poprzednich etapów, łatwo można wyłapać podobieństwa i różnice między nimi. W ramach dodatkowych informacji Arek napisał tak: niestety nie ma historii, które mogłyby podnieść oglądalność filmów, nic się nie zepsuło, auto jeździ itd. Przesłałem tym razem Shell Helix Ultra ECT C2 łamane przez C3. W porównaniu z poprzednimi olejami ma większe wartości lepkości. Nie wpłynęło to jakoś znacząco na pracę silnika. Jedynie co zauważyłem, to różnice w nagrzewaniu się oleju w stosunku do poprzednich. Po odpaleniu zimnego samochodu w okolicach temperatury 0 stopni Celsjusza olej bardzo szybko osiąga temperaturę 75 stopni. Powyżej tej temperatury przyrost do wartości 87-89 stopni był bardzo powolny. Przy temperaturach około 20 stopni Celsjusza temperatura robocza była w okolicach 107 stopni Celsjusza, czyli w stosunku do poprzedniego oleju o 4 do 5 stopni więcej. W oleju pływa AR9200 V2. Dodatek zaaplikowany po przebiegu 2000 km i tutaj jest jedno spostrzeżenie. Otoczka paliwa na bibule dla oleju bez dodatku miała około 2 mm szerokości, dla oleju z dodatkiem i przebiegiem 8000 km otoczka paliwowa miała szerokość 0,5 mm. Obserwacja przeprowadzona po 24 godzinach od momentu pobrania. Najbardziej interesuje mnie teraz to, czy faktycznie badania potwierdzą mniejszą ilość paliwa w oleju, jak sugeruje bibuła. No i oczywiście spadek lepkości, specjalnie nie dałem mechanikowi płukanki, kończy z uśmiechem Arek. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, tutaj będzie przypomnienie z odcinka poprzedniego, następnie pomiar oleju przepracowanego, zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 60,9 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 191. Porównujemy wynik z deklaracją producenta. Otrzymujemy zgodność wyników na poziomie przeciętnym. Lepkość w niższej temperaturze jest około 4% wyższa od zadeklarowanej. W wyższej temperaturze niższa około 2% i to automatycznie przełożyło się na różnicę we wskaźniku lepkości na poziomie 6%. W poprzednim odcinku weryfikowaliśmy również wpływ dodatku na lepkość oleju. Przypominam, zaobserwowaliśmy około 1% wzrost lepkości. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania.
Lepkość dla oleju przepracowanego wraz z dodatkiem jest następująca: 50,9 mm kwadratowy przez sekundę w 40 stopniach oraz 10,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 192, a to oznacza, że w niższej temperaturze lepkość zredukowała około 16%, w wyższej temperaturze o 13%, czyli nieco lepiej jak w poprzednim etapie. Warto podkreślić, że przebieg w tym etapie jest około 2000 km większy niż w poprzednim. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plama stosunkowo ciemna, szczególnie porównując do sąsiednich plam. Środek plamy dość ciemny, strefa rozpraszania podobnie, plus mocne poszarpania na strefie zewnętrznej. Na tej plamie również ten ciemny obrys nie jest pożądany. Ogólna ocena plamy w tym przypadku nie jest zbytnio wysoka. Przechodzimy do podczerwieni. Zanim zarejestrujemy widma, to szybkie przygotowanie próbki referencyjnej. Próbka oleju świeżego plus dodatek. Arek zadeklarował, że na 5 litrów oleju zastosował 200 ml dodatku. Zachowujemy zatem tą samą proporcję. Po raz kolejny przypomnienie, co dzieje się z widmem oleju po dodaniu dodatku, który wybrał Arek. Dość istotne różnice na widmie, szczególnie do podkreślenia są następujące punkty: 1725, 1270, 1115 i 1100 oraz 1020. Przy generowaniu widma różnicowego punktem odniesienia koniecznie musi być właśnie to widmo oleju świeżego wraz z dodatkiem. Przechodzimy zatem do oceny poziomu degradacji oleju przepracowanego. Wyniki oceniamy na tle poprzednich etapów. Degradacja dodatków największa w obecnym etapie. Zanieczyszczenie w zakresie 303-600 bardzo zbliżone do poprzedniego etapu. Zanieczyszczenie dla długości fali 1100 należy uznać jako bardzo duże, nieznacznie niższe niż w poprzednim etapie. Niepokojący jest bardzo wysoki stopień sulfonowania, podobnie jak w poprzednim etapie. Nitrooksydacja również zaświeciła się nam na czerwono. Utlenienie bardzo wysokie poziomy. Co ważne do podkreślenia, w obszarze powiązanym z rozcieńczeniem paliwem brak sygnałów, a w poprzednich etapach były bardzo mocne piki tutaj. Podsumowując, otrzymano wyniki, które mogą sugerować, że wymiana oleju powinna zostać przeprowadzona kilka tysięcy kilometrów wcześniej. Wydaje się, że przedział 8 do 10 tysięcy kilometrów w tym przypadku jest optymalny. Wniosek w oparciu o to, co zostało zbadane. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na kanale YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!